a także czeremchą. Raz, że tarnina chroniła dostępu jako kolczaste drzewo, zresztą tarnina to jest ta korona niby chrystusowa, to była z tarniny, tarnułowa była, tarninowa. Raz, że tarnina ma właściwości te antybakteryjne, jak i czeremcha i atramenty, jakie sporządzano do piśmiennic do pisania, to sporządzano właśnie niebieski z owoców tarniny, a czerwony z kory, tak myślę, nie, że z kory, bo i drzewo też zresztą tarninowe się barwi na niebiesko, a drzewo czeremchowe barwi na czerwono. I atrament niebieski był z tarniny do zapisywania głagolicy, a czerwony do zapisywania bukwicy, a z buku, no później to się mówi cyrylica na to. I te właściwości antybakteryjne powodowały, że materiały, z jakich były wykonane te kartki, nie gniły, nie rozkładały się, bo bakterie ich nie atakowały. A przy tym, mówię, miejscowości, tereny, obszary były obsadzane tarniną, raz ze względu na właściwości zdrowotne, a drugie były jako naturalne zasieki przeciwko wrogom. I obsadzano tarniną, dla zdrowotności obsadzano czeremchą, ale teraz możemy obsadzać wawrzynem, czyli wawrzyn to jest laurowiśnia. Laurowiśnia, ale to się nazywa wawrzyn. To co prawda rośnie tam w Azji Małej, ale ta Azja Mała, to może was trochę szokuje, ale to jest słowiańska ziemia w całości, ta Turcja, nie? To jest cała ziemia, że to są takie leże na czas zlodowacenia na północy, jak był, to wtedy wszyscy z ziem słowiańskich przeprowadzali się raczej do Azji Małej, do Włoch, ale szczególnie do Anatolii. Bo to ta kraina to się nazywała Asia. Teraz mówimy Azja. Ona jest jak Asia, a Azja to jest to samo. Bo to u nas jest Basia, Stasia, a nawet Marysia to tak bardzo nie. Proszę? Astia. Też, ale to była kraina matek albo kraina pełna matek, tak to się kiedyś nazywało. To jest takie troszeczkę złożone zjawisko, bo tam by do dzieworóctwa trzeba przejść, ale to mówię, to trzeba by jakąś dłuższą prelekcję wygłosić na temat dzieworóctwa. I ten wawrzyn właśnie pochodzi z Azji Małej. Zresztą z Azji Małej pochodzi prawie 100% roślin uprawnych, jakie my uprawiamy, nie licząc roślin, które dostaliśmy od Indii. Te rośliny, które my uprawiamy tutaj, to wszystkie pochodzą z Azji Małej. Czyli z tego obszaru Anatolii i tam ci pozostałość słowiańska to byli ci Grecy pontyjscy, tak jak się mówi na nich Grecy pontyjscy. Oni podlegali temu holokaustowi, genocydowi, jak my to nazywamy, nawet już bodajże w 1920 roku. Oni żyją teraz na terenie Macedonii Greckiej. No i żyją na Ukrainie koło Mariupola. To są ci najstarsi, no powiedzmy, Słowianie, no tak szeroko pojmowani, nie? I oni mają taki swoisty, specyficzny język. Tak samo, a wracając, bo chciałem mówić o roślinach, więc ten wawrzyn ma podobnie bardzo silne działanie aseptyczne, że no i z tego były robione barwniki, którymi barwiono ubrania i wszystko mazano tym, że tak powiem, tymi, bo to wygląda prawie jak krew, jak się to ubije tą korę, czy ugotuje, to ma kolor taki, no, bordo raczej, no może nie krwi, ale bordo. I tacy ludzie, którzy powiedzmy moczyli w tym odzież, ubrania, w domu było tego dużo, to oni po prostu nie chorowali, bo tutaj była mowa o zdrowiu, że leczyć, bo to nie chodzi o to, żeby się leczyć, tylko nie dopuścić do choroby, to jest ważniejsze. Żeby nie zachorować, nie? Także te działania i tu chciałbym wszystkich bardzo przestrzec przed tą słowiańszczyzną, bo to jest ciężki kawałek chleba. Ciężki kawałek chleba, gdzie jest cała masa obowiązków, tak jakbyśmy się spróbowali taki pierwszy krok zrobić w te czasy stare, to trzeba by przejść
no, do staroobrzędowców rosyjskich, do tego prawosławia, bo oni zachowali bardzo dużo no, tych zwyczajów, obyczajów, zachowań wszystkich, no, jakie były popularne w Słowiańszczyźnie, a szczególnie tak zwani Pomorcy, którzy mieszkali na terenie Rzeczpospolitej Nowogrodzkiej. Zresztą tak samo jak i Prusowie, bo to się łączyło. Od Torunia aż do rzeki Ob. To był olbrzymi teren. W tych czasach, które jesteśmy w stanie uchwycić historycznie. Bo przedtem to była zajmowana cała Słowiańszczyzna oczywiście, nie? Ale te czasy historyczne to było aż po rzekę Ob byli ci, możemy powiedzieć, bogomilcy. To było coś takiego jak staroobrzędowość, ale jeszcze starsze. I to było aktywne do XVI wieku, także dość długo. Więc ci ludzie mieli, jak mówiliście o dzwonach, bo mi się przypomniało, więc w Nowgorodzie Wielkim wisiał wielki dzwon, którego dźwięk nie dopuszczał wrogów do tego miasta, to dzwonienie, bo to jest dzwon, to jest dźwięk bogini Łady, bogini ładu i porządku kosmicznego. To taka legenda jest o tym dzwonie. Bodajże Iwan III Srogi, kiedy no, pierwszy raz został podbity Nowogród, jakimś tam sposobem przebiegłym, więc rabowano ten dzwon i chcieli mieć taki sam dzwon w Moskwie, więc przetopili ten dzwon z Nowgorodu Wielkiego, że on będzie ich chronił, ale nie chcieli mieć tego samego, tylko byli mądrzejsi, mówią, przetopią i powierzą u siebie. I tak się złożyło, że ten dzwon, kiedy ich uderzył, to zawsze bił na trwogę, czyli wtedy mieli akurat najazd, że on zaczął działać odwrotnie. To jest taka legenda, no ale w legendach zawsze jest troszeczkę prawdy. I dopiero ten dzwon wywieziono gdzieś na błota Karelii i zatopiono, no to jak tam okolice, no powyżej Piotrogrodu i ten, powiedzmy na granicy z Finlandią, gdzieś zatopiono ten dzwon, bo się przerazili tego dzwonu. Także wracając do tej słowiańskości, to jest może ten styl życia jest przepełniony wieloma ograniczeniami i obowiązkami. I ich jest tak dużo, znaczy to jest styl życia w ogóle, nie? Że to jest bardzo ciężki kawałek chleba i to nam, cywilizowanym ludziom, nie bardzo będzie pasować. Że teraz będziemy jak na przykład Indianie w Ameryce od 7 do 3 robią w rezerwacie w pióropuszach, a potem wsiadają w samochody i jadą do domu. I już wtedy tymi Indianami nie są, nie? Także to przede wszystkim taka rzecz jak uprawa ziemi. Nie, że nie można być prawdziwym Słowianinem, kiedy się nie grzebie w ziemi rękoma swoimi, nie ciągnikiem z kółka rolniczego albo tam od wujka Stacha, tylko swoimi rękoma. No ja tak robię, mam co prawda taki mały ciągniczek, tam se zaoruję kawałek, ale bardzo dużo robię, też jestem oszustem, trochę oszukuję, ale bo to konie mógłbym, no ale konia nie mam. Więc te prace większe wykonuję traktorem, a te małe już wykonujemy z żoną, z synem, który umie siać, plewić, wszystko, ma 19 lat. Staramy się wykonywać ręcznie. A pod którymś z moich artykułów czy filmów ktoś zamieścił takiego linka do badań amerykańskich. Właśnie stwierdzono, że kontakt z ziemią podnosi radość człowieka, taką wewnętrzną radość i podnosi inteligencję, bo jakieś bakterie są w tej ziemi właśnie. No co prawda ta ziemia nie może być nasączona chemią, raczej gnojem. Bardzo dobrze też swoim, szczególnie swoim, bo wtedy nasze geny są w tym obrocie cały czas i ta ziemia jest nam bliższa. Także to jest jeden ze zwyczajów. Później następne obrzędy rytualne, ja mówię, będę tu mówił o tych staroobrzędowcach, ale one się nie bardzo różnią, te modlitwy czy zachowania rytualne nie bardzo się różnią od zachowań bogomilców czy starowierców, czy tych chrześcijan obrządku słowiańskiego, powiedzmy, tych czcicieli niebios. Więc takie najważniejsze modlitwy, zresztą islam to przejął, te modlitwy, które są
które były w chrześcijaństwie, tym obrządku słowiańskiego. Oni mają pięć, tutaj co najmniej powinno być trzy modlitwy takie, o 6 rano, o 12 w południe i o 6 wieczorem, tak jak są godzinki, w katolicyzmie godzinki, Anioł Pański i Nieszpory. I to było zorganizowane było w prawosławiu, to jest zorganizowane na podstawie takiego czasosłowu, to czasosłów się nazywa, w katolicyzmie to jest liturgia godzin, bo to wszystko jest poprzejmowane. I są określone modlitwy na określoną porę dnia, na godzinę dnia, bo to są godziny dnia i nocy, inaczej czas był podzielony, że było od 6 do 18 były godziny dnia, a od 18 do 6 godziny nocy. I taką bardzo ciekawą modlitwą, jakbyście ktoś miał chwilę czasu, to jakby się zajął godzinkami na przykład ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Nie, tu powiecie, że ja was katolicyzuję, bo tak by to się nazywa. Otóż ten hymn, to w prawosławiu się nazywa akatyst, pochodzi z misteriów heleńskich. Jest przyjęty z misteriów heleńskich i tam poszczególne elementy, ich jest bodajże 8, powodują odnowę ciał subtelnych człowieka. To znowu zostalibyście buddystami, nie? Jakbyście zaczęli odnawiać, czy hinduistami, nie? Ale to wszystko jest pozabierane z obrządku słowiańskiego. I tam zwraca się modlący się, zwraca się do gwiazdozbioru Łabędzia, to znaczy symbolu bogini Łady. Te wszystkie świątynie, jakie mamy katolickie, chrześcijańskie, jakbyśmy powiedzieli, to najczęściej są postawione na miejscach kultu bogini Łady. Także kościoły, jakie stoją, szczególnie pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, to są miejsca, gdzie oddawano cześć bogini Ładzie. Tak samo Boże Ciało jest takim pięknym nabożeństwem. I oktawa Bożego Ciała, to sama ta oktawa mówi o odnowie ciał subtelnych człowieka, jakie przejęło chrześcijaństwo. To jest troszeczkę tam przykombinowane, tak? Ale to jest takie nabożeństwo ośmiodniowe, można powiedzieć. I w tym czasie tego nabożeństwa powinno nastąpić odnowienie ciał subtelnych człowieka, jak i ziemi. I to jest bardzo ściśle powiązane, to święto jest bardzo ściśle powiązane z cyklem słonecznym i z cyklem poruszania się gwiazdozbioru Łabędzia. Że nie może być, to święto Bożego Ciała, które jest w katolicyzmie, w prawosławiu, nie ma takiego święta. Ale to mówię, jest taki miszmasz porobiony. Nie może się odbyć po 24 czerwca, dlatego że 24 czerwca Słońce i gwiazdozbiór Łabędzia się spotykają tak jakby w jednym miejscu. To jest oczywiście taka przenośnia troszeczkę, bo wtedy mamy te górowanie Słońca jest 21 czerwca, a górowanie gwiazdozbioru Łabędzia jest 28-9 czerwca. Ale to jest takie pośrednie miejsce, gdzie się spotykają. Słońce się spotyka z gwiazdozbiorem Łabędzia. Także takie święto powinno się odbyć. Oczywiście powinno, no na pewno starsi pamiętają, jak odbywały się te święta Bożego Ciała, że to szły procesje. One powinny się poruszać w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i powinno być dużo dzwonków. Znaczy ja mam zamiar kupić sobie takie dzwonki, jak mają ministranci w kościele, tylko muszą być dwutonowe. A i E muszą mieć głos, tak jak jest strojona bałałajka, zresztą na Ea jest strojona, nie? Bo cześć niebiosom, bogini Ea, może to troszeczkę tak odbiega, tylko że to jest taki miszmasz z tymi bogami, potężny, że jakbyśmy powiedzieli bóstwa sumeryjskie, egipskie, słowiańskie i to nic tu nie pasuje, nie? Ale to nieprawda jest, bo to wszystko jest jedno, tylko że przede wszystkim historycy i etnografowie wprowadzali tyle tych nazw różnego rodzaju, żeby był wielki miszmasz i żeby nikt się nie mógł połapać, nie? Bez gorzały, że tak powiem. Litra, wtedy będzie wszystko wiedzieć. Żartuję sobie oczywiście, nie? Ale wszystko oparte jest na oddawanie czci niebiosom, czyli gwiazdom, gwiazdozbiorom, no i innym, i ciałom, i obiektom nieba głębokiego.
I wszystko było oparte o kalendarz astronomiczny, a planety, no planety są też ważne, ale trochę ważne. Bo to są za małe ciała niebieskie, żeby one mogły mieć wpływ na nasze życie, nie? Że ich pola grawitacyjne są tak maleńkie, że no mogą naszą sferę materialną zaledwie troszeczkę poruszyć. Natomiast istota jest gwiazda. No i też nie świecą planety, prawda? To też tak, jest światłem odbitym świecą. Także ten obrządek słowiański, bo to było takie chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego, na pewno wiecie, i ono było bardzo mocno tępione tak przez Bizancjum, jak i przez Rzym. A to było chrześcijaństwo, które oddawało cześć niebiosom. Znaczy, nie mogę nawet powiedzieć, że nie opowiadało bajek, bo właśnie, że zajmowało się opowiadaniem bajek. I młodzi ludzie, znaczy tak jak dzieci mamy tutaj takie małe się bawią, i te wprowadzanie w ten świat gwiazd, to odbywało się na podstawie, znaczy najpierw się odbywało powiedzmy w takim życiu no, przedszkolnym czy małoszkolnym, to te dzieci otrzymywały wiedzę w postaci bajek, podań, tudzież jakichś legend. Także takie dziecko słowiańskie, małe, miało większe pojęcie o gwiazdach i gwiazdozbiorach, niż ma teraz przeciętny obywatel. Ja mówię o pojęciu, nie o wiedzy, tylko mówię o pojęciu. Więc to dziecko miało większe pojęcie o gwiazdach i gwiazdozbiorach, znacznie większy jak dzisiejszy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej z wyższym wykształceniem. Dziecko miało większe pojęcie. Bo taka zabawa na przykład jest rolnik sam w dolinie. One zostały u nas w tym przekazie ustnym, te zabawy. I ta zabawa dotyczy gwiazdozbioru barana. Ktoś powie, że to nieprawda, bo to taki gwiazdozbiór barana był zawsze i on jest zawsze i tak dalej. Więc ten odcinek 30-stopniowy dokładnie, który znajduje się przed gwiazdą Aldebaran, nazywał się kiedyś, znaczy w tradycji babilońskiej nazywał się Agru, natomiast w tradycji słowiańskiej nazywał się Piast Oracz bądź Piast Kołodzi. I tam w tym gwiazdozbiorze jest miejsce dla jego żony, czy też możemy powiedzieć dla kobiet rodzących, dla kobiety rodzącej, jakie są plejady, jak były nazywane w tradycji słowiańskiej plejady. Jest miejsce dla jego dzieci. Tam jest kilka takich wieloznaczności, bo tak podstawowo to, mówię, ten rolnik jest, ten Piast Oracz, jest jego żona Rzepicha. Są plejady, które też nazywane są kurkami. Taka jest, szły do lasu kurki trzy, coś takiego, jest taka śpiewka. I co jest gromada otwarta, nazywa się Chiady, to są dżownice. I to cały ten gwiazdozbiór mówi o tych kurach, które mu pomagają w uprawie, czy tam służą, że to mówią o tym gospodarstwie. No i dżownice, które ryją ziemię, tam ją urzeźniając. Także ten pierwszy gwiazdozbiór to był przedstawiany dzieciom jako rolnik sam w dolinie, bo tam on bierze takie różne rzeczy, tam żonę, potem dziecko i tak dalej. I trzeba jeszcze poszukać, bo nie ma danych po prostu dokładnych, co znajduje się w tych wszystkich gwiazdozbiorach, jakie są obiekty nieba głębokiego. Także taka zabawa jest dziecięca, ślimak, wystaw rogi. To są głowicy ślimaka. Stary niedźwiedź mocno śpi, to możemy odnieść do wielkiej niedźwiedzicy, chociaż w tradycji słowiańskiej gwiazdozbiór skorpiona był niedźwiadkiem, niedźwiedziem. To wszystko by, no, ja się tym zajmuję, no, wszystkiego nie rozgryzłem jeszcze, nie? Mam chusteczkę haftowaną, to jest zabawa dotycząca gwiazdozbioru chusta świętej Weroniki, to się tak nazywa teraz. Jak się przedtem nazywało, to no nie wiem po prostu, nie ma źródeł, nie wiem jak się to nazywało.
No nie wiem, jakie są jeszcze tam zabawy. Kto zna jakieś zabawy? Lisek koło drogi? O, chodzi lisek koło drogi. No to jest gwiazdozbiór Liska i ten lisek nie ma rzeczywiście ręki ani nogi. I ten gwiazdozbiór znajduje się tuż koło gwiazdozbioru Łabędzia, także to jest gwiazdozbiór nieba północnego i my go oglądamy cały czas, bo on nam chodzi cały czas nad głową. Ten lisek chodzi koło drogi, cały czas. I jeszcze jakby dalej tam wejść w te gwiazdozbiory, to on chodzi koło drogi, według z kolei tradycji babilońskiej, koło drogi Enlila, bo jest środkowa droga, jest ten pas zodiakalny, to jest boga Anu i jest północny, jest Enlila, a południowy jest Enkiego. I to są drogi, tak się nazywa w tradycji babilońskiej. Także już dzieci były zaznajamiane. U nas jest takie przedszkole i właśnie tam mają dużo tych bajek i będą musieli się kiedyś do niego wybrać i ściągnąć te bajki z tego przedszkola, bo ktoś to poszukał, wie jak to wygląda i żeby je można było z kolei powiązać z gwiazdozbiorami, bo to te gwiazdozbiory, które mamy teraz, ich jest 88, a było 49, 48 w zasadzie. Jedna mgławica taka też. To ma związek z liczbą liter w Kłogolicy? Tak, tak, że każda literka odpowiadała jednemu gwiazdozbiorowi. Ja jeszcze tego nie układam, bo nie mam pewności, więc tu nie chodzi o to, żebym ja się popisał, jaki to ja jestem mądry, tylko chodzi o to, żeby to była prawda, nie? Bo ja jestem zaledwie odtwórcą, ja nie jestem twórcą, bo jak gdybym ja to tworzył, to bym sobie robił, jak mi się to drzewnie podoba, nie? I jak komuś by się nie podobało, to bym się na niego obrażał. Ale to nie rzecz w tym, tylko chodzi o to, żeby to odkryć tak, jak było, nie? Poddać nawet pod dyskusję jakimś ludziom, czy poddać sprawdzeniu, tak, no, tak, takie rzeczy, żeby zrobić, żeby to było jak, no, jak najbliższe prawdy. Także z tymi gwiazdozbiorami to jest tak bardzo różnie i gwiazdozbiory były układane w takie scenki rodzajowe, można powiedzieć. I dopiero te scenki rodzajowe odpowiadały za coś. No, także to ta słowiańszczyzna. No i tutaj już wtrąciłem przed chwilą tutaj w takiej rozmowie, chodzi o poszerzenie pojmowalności. Nie? I często jestem pytany, źródła. I najczęściej pytają ci, których przodkowie mieli udział w paleniu źródeł i niszczeniu. No ale jeszcze jest tak, no że jest tradycja. Tak, żeby wszystko co możliwe, żeby wziąć spalić. Tylko że jeszcze jest tak, że cała wiedza wszechświata jest tu, w przestrzeni międzygwiezdnej, tej, której my żyjemy. I ja wcale nie, bo to nie będę mówił o takich rzeczach, że mam jakieś podłączenie do sieci czy coś takiego, bo to bzdura, nie? Nie ma czegoś takiego. Znaczy, jeżeli jest, to wszyscy mają. A jeżeli nie ma nikt, to nie ma nikt. I tylko obcowanie z językiem starosłowiańskim, bądź z wieloma innymi językami. Na przykład nie ma Kamila tutaj, nie? Poszedł dziecko przed tym. No, poszedł dziecko. No ale czemu Kamil ma taką szeroką pojęciowość? Bo on wieloma językami się zajmuje, wydaje całą masę różnego rodzaju dźwięków i drgania jego pasują do przestrzeni międzygwiezdnej. Ja zajmuję się głagolicą, piszę nią, czytam i te dźwięki. Nie potrafię wydawać wszystkich dźwięków, jakie są zapisane literami głagolicowymi czy cyrylicowymi. Nie potrafię tych dźwięków wydawać, ale ja je piszę, więc stawiam znaki graficzne, które mają swoje odbicie w niebiosach. Tylko że jest tak, że nikomu się nie chce. Bardzo dobrze są Słowianami, luksus pasuje. Ale jak do roboty się wziąć, to nie. Ani mowy nie ma. I tu nawet nie chodzi o to, bo ja na swojej stronie zamieściłem takie materiały, na podstawie których każdy, kto ma szkołę podstawową ukończoną, może pisać głagolicą. Nawet zamieściłem teksty takie bodajże z IX wieku, które sam przepisałem ze starych tekstów, że można je przepisywać. Jak będzie zainteresowanie, to zamieszczę ich znacznie więcej. Że każdy mógłby się nauczyć pisać głagolicą, czytać. Przecież to nie jest jakiś cud niewid. Tylko Słowianinem się chce być,
ale uczyć nie. To naprawdę jest ciężka droga. Znaczy to będzie... To dojdzie się do ściany, której nie będzie można przekroczyć. Jak będziecie chcieli, to wam pokażę tą ścianę na niebie, do której dochodzimy wszyscy i stoimy i patrzymy jak przysłowiowy wół na malowane wrota. Bo to jest. No na razie dziękuję. Bardzo o tym święcie. O drzewach jeszcze powiedz, o drzewach. Znaczy o drzewach, znaczy ja nie jestem jakimś specjalistą od dendronologii, mój ojciec był, nawiasem mówiąc, specjalistą od dendronologii jeszcze przedwojennym, bo tam się znał na tym. Troszeczkę wiedział jakie drzewa, co, jak one rosną, ja natomiast nie. Ale w jakim kontekście, jakie drzewa byśmy powinni sadzić? Powinniśmy sadzić archaiczne odmiany, znaczy nie mówię o, że jak chcemy mieć dobre śliwki, żeby wziąć wszystkie siekierę i lecieć i powycinać te, które są tam jakieś nowoczesne, no można sadzić przecież to. Nie rzecz w tym, że jedno wytępić i czekać, aż drugie nam się objawi. To wcale nie tędy droga. Tylko, że te archaiczne rośliny, że oto jabłuszka rajskie dobrze jest sadzić, gruszkę, ulęgałkę, że one zachowały najwięcej cech, czy gruszę kaukaską, czy te jabłka, no te rajskie to są malutkie, ale są takie dzikie, rosną takie troszeczkę większe też jabłka, nie? Ale takie rośliny powinny rosnąć w naszym obejściu, nie? Że one będą dla nas, nam sprzyjać, nie? Że nawet zmieniają pole, to jakbyśmy pole duchowe, czy jakbyśmy tam je nazwali, tych, czy ezoterycy, jak to nazywają, przestrzeń, pole i tak dalej. Te archaiczne odmiany, bo te są nieżywotne, one żyją 20 tam lat, to już jest góra, te nowe odmiany wszystkie. Dom brzozy. Znaczy to są ważne, aha, jeżeli chodzi o święte drzewa Słowian, bo tu mówisz dom brzoza, też się rzucają, ale to jest też puszczanie w maliny, tak samo zresztą jak i z jesionem, ważne są te drzewa. Ale najważniejszym drzewem słowiańskim to było drzewo Bóg, bo ono się nazywa Bóg. I w liściach, w korze, w owocach buku jest wagina. To może się też kojarzyć z waginą. A i jest słuszne skojarzenie, bo to jest to drzewo bukowe działa jak afrodyzjak. Ale przy tym działa w ten sposób jako afrodyzjak, że to potomstwo, które jest spowodowane przebywaniem w lesie bukowym, jest zdrowe. Bo on działa, normalnie działa na popęd seksualny u zwierząt, jak i u ludzi. I jeżeli powiedzmy święte gaje były zrobione po to, no nie cięte ludzką ręką, tak mówili, czy ponoć taki podobny slogan, czy takie hasło było, że nie wolno tam niczego ruszać, ale one były, to były lasy bukowe. I tam, jeżeli te zwierzątka nie chciały, ta chudoba się rozmnażać, to zapędzano ich do tego lasu bukowego, tam, żeby buczynę jadły, czy w ogóle przebywały tam te zwierzęta. I wtedy one się ładnie rozmnażały. Także drzewo Bóg jest bardzo ważne. Czeremcha i tarnina. Że one powinny być, te drzewa. No i oczywiście teraz ten wawrzyn, bo on jest dwupłciowy, wawrzyn bodajże, czyli ta laurowiśnia chyba to się też tak nazywa, to można znaleźć, ona jest, to jest roślina wiecznie zielona. Ale oś minęła teraz gwiazdę Polaris, więc powinniśmy mieć cieplejsze zimy, chociaż ja nie wyrokuję, broń Boże, że ta będzie ciepła, ta będzie zimna, nie? Bo to jest cała masa różnych składników się na to składa, jaka jest pogoda. Więc, ale powinniśmy mieć cieplejsze zimy, także ten wawrzyn powinien rosnąć i to by takie kordony mogłyby rosnąć, nie? Z czeremchy, tarniny i wawrzynu. I oczywiście drzewa bukowe. Inne też. Jarzębina, no nie wiem jakie tam jeszcze takie. I oczywiście coś wam powiem jeszcze o dereniu jadalnym. O, teraz mi się przypomniało. Już jak ja nie wiedziałem, że tak dużo wiem o roślinach.
Więc deren jadalny to jest taka roślina, która kwitnie pod śniegiem jeszcze. I mieliśmy takiego króla, którego wszyscy hołubią, nazywał się Stefan Batory, a to było kawał chama, co mówię z pełną odpowiedzialnością. Otóż ten król kazał na terenie całego, terenie całej Rzeczpospolitej i Litwie wyciąć derenia jadalnego. Dlatego, że dereń, który kwitnie jeszcze pod śniegiem, służył za pożywienie to, na te pierwsze obloty pszczół. I chodziło o to, żeby zaburzyć proces żywieniowy pszczoły. Dlatego, że Słowianie, ta społeczność, powiedzmy tak bardzo szeroko pojmowana, raczyli się miodem pitnym. Nie było żadnego winorośli, wina, to jest nieprawda. Zresztą w Kanie Galilejskiej ten cud, jaki tam się odbył, to bardziej wygląda na sycenie wina, jak na zamianę wody w wino. Znaczy ja nie chcę tam podważać niczego, bo to akurat mnie to nie swędzi wcale. Więc ten król, nie dość, że kazał wyciąć tego derenia, to jeszcze nakazywał nasadzanie ziemniaków i pędzenie z tych ziemniaków bimbru. No i oczywiście potem powstawały gospody, potem powstawały długi. I to był jeden z elementów rujnowania słowiańskiego społeczeństwa, które nie było społeczeństwem pijackim, bo pili miody. Zresztą te opowiastki takie nasze o Rosjanach, że to są pijacy, to jest też troszeczkę, znaczy lubią pociągnąć, nie powiem. Zresztą jak i Polacy tak samo. Ale to jest narzucone wszystko. To jest wszystko narzucone. Narzucone takimi chytrymi, przemyślnymi sposobami, żeby rozpijać społeczeństwo. Także przy tych roślinach wracamy do derenia, że ten dereń powinien jadalny też rosnąć. I to najlepiej te odmiany takie archaiczne, znaczy tam jest kilka tych odmian. Nie, zresztą całe Chiny bodajże jest w Chinach, w tradycji chińskiej. Było takie bardzo ważne święto, które nazywało się świętem derenia, że to taka ważna roślina była, no, że tak powiem, w całokształcie tej kultury chińskiej, powiedzmy, że aż poświęcone było jemu, temu dereniowi, święto, dlatego, że on żywi pszczołę. Ale jeszcze to było dlatego, że dereń jest najlepszy w dereniówce, ale dereń kiszono i jedzono jak oliwki. No ma tak samo właściwości. Beczka były kiszone i normalnie... Możliwe. Ja, znaczy... To był zapas witamin na całą zimę, nie? Tak. Ale mówię tu w tym kontekście mówię pszczoły, nie? Że żeby wyniszczyć pszczoły, to nawet się posunięto do takiego czegoś, żeby wyniszczyć tego derenia. To w tamtych czasach jest. Jak mi się przypomni o roślinach, to... Ale tak... Tam, bo to ja nie pamiętam wszystkiego, nie? To zrozumiałe, nie pamiętam. To można wyłączyć, nie? To tam wytniesz. Nie ma problemu.